największym wydarzeniem tego dnia w Pradze czeskiej to było zdarzenie pod rozgłośnią radiową, która nadawało bez przerwy audycję o inwazji do całego świata, nawołując jakby o pomoc. Wszem. Radio Praga nie dało się zamknąć i nadawało niezależne audycje o interwencji. Generał Pawłowski wydał rozkaz uciszenia niepokornej rozgłośni. Ciasno się zrobiło pod rozgłośnią. Naprawdę dużo ludzi przyszło. Bo oni w ogóle, nawet Czesi myślę, że tą ścianą ludzką zakryć to miejsce, nie dopuścić podjazdu czołgów. No ale tam ta sytuacja hostla. Atmosfera gęstniała, tworzyły się takie kręgi debatowe. Ludzie wymieniali się poglądami i starali się coś mówić żołnierzom, którzy tylko patrzyli. Był taki moment, że czołg, który próbował taką jedną barykadę staranować, nie udawało mu się, a więc cześć dla żartów. I my wszyscy krzyczeliśmy, oczywiście barykada stała, nie chciała ustąpić. Przy nas jeden Czech, starszy, zdjął marynarkę, drugi go podsadził i on tą lufę, tą marynarką zatykał. No więc żart, śmiech, a wesoło, czołg został opanowany, zatkana lufa. Mimo absurdalności całej sytuacji, Sowieci są coraz bardziej zdenerwowani. Ludzie oblegali te czołgi, starali się tym sowieckim żołnierzom wytłumaczyć, że się pomylili, że nie powinni to być. Tamci byli zupełnie zdezorientowani, też wielu z nich nie wiedziało w ogóle, gdzie są. Niektórzy dostali sprzeczne informacje. Niektórzy sądzili, że są w NRD, inni sądzili, że są na manewrach, jeszcze inni, że tutaj właśnie Amerykanie zaatakowali, że trzeba bronić braci Czechów przed tymi Amerykanami. Młodzi ludzie z motykami wskakiwali na te czołgi, one miały takie zbiorniki paliwa z tyłu, tymi motykami rozdziabywali te zbiorniki i podpalali. Także te czołgi płonęły, kręciły się w kółko, to było dość apokaliptyczne i w gruncie rzeczy jakoś tam tragikomiczne. Wezwali piechotę i w takiej bocznej ulicy z bratem stoi. My patrzymy, z tej bocznej ulicy wyskakuje piechota i od razu bagnety nakładają na karabiny maszynowe. Czołgiści zgłupieli, nie wiedzą, czy mają rozkaz strzelać i ktoś potrzebuje do nich, żeby jechać dalej. I nagle, nie wiadomo dlaczego, ci żołnierze zaczęli normalnie strzelać. Nikt nie był na to przygotowany. Drodzy przyjaciele, w Československé socialistické republice není žádná kontrarevoluce. Zájmy socializmu v naší zemi nebyly ničím ohroženy. Strzelby porozbijali okna, ale rozhlas pořád strzelali. Porozbijali okna, ale rozgłośnia nadal nadawała. Doszło do takiej pięknej sytuacji, że jeden chłopak z rozgłośni siedział w oknie i przygotowywał materiały dla dziennikarzy. Opisywał to, co dzieje się pod rozgłośnią i jak już coś napisał, to rzucał na stół, a redaktorzy czytali to do mikrofonu. Zapadło mi w pamięci jedno moje zdanie, kiedy powiedziałam: przyjaciele, słuchajcie nas, ale jak puścimy hymn, to znaczy, że nadszedł koniec. Kiedy to powiedziałam, to technik puścił hymn i drzwi się otworzyły i weszli Rosjanie. Przyszedł też technik, mały zdrajca, który ich wprowadził. Bo Ruscy nie wiedzieli, gdzie jest małe studio, skąd nadajemy. On ich tu przyprowadził. Do studia wkroczyli wojskowi, a byli to tacy durni chłopcy, nawet po rusku dobrze nie mówili. Ani rusky moc nie umieli.
Ale trzymali karabiny i każdy z nich stanął przy jednym z nas i wyprowadzili nas ze studia, trzymając na muszce. Gdyby to nie było w tej chwili tak tragiczne, to by było całkiem zabawne, bo jedna z koleżanek obróciła się do żołnierza i powiedziała: ty się tak w stosunku do Czechosłowacji zachowujesz? A on jej odpowiedział, że jest w Berlinie i idą walczyć z imperializmem. A my idziemy być imperializmem. Człowiek jak się odwrócił, to leżeli na tych ulicach tam ci zabici. Te kilka godzin wolnego nadawania radia kosztowało życie 17 osób. Czesi byli w szoku. Oprawcami okazali się Sowieci, których lubili i uważali za oswobodzicieli. Byli aż rusofilami, w przeciwieństwie do Polaków. Nawet pogotowie, które miały już flagi nawet wieszone z czerwonym krzyżem na wszystkich samochodach, nie mogło tam podjechać, no bo tam zaczęło to wszystko płonąć. Te parę domów zajęło się ogniem normalnie, a więc ta dzielnica zupełnie płonęła. Ludzie stamtąd uciekali. Po południu, mimo apeli prezydenta Swobody o zachowanie spokoju, napięcie nie zmalało. Spłonął kolejny radziecki czołg. Wieczorem przez centrum miasta przeszedł kilkutysięczny pochód, na którego czele kroczyła młodzież z zakrwawioną flagą. Mimo że polskich żołnierzy nie było w Pradze, to i tak Czesi nie mogli pojąć, jak mogliśmy okupować 20% ich kraju. Fakt jest jeden. Pierwszy, kto się zgadzał z wojskową interwencją, to była Polska. Jeśli wróg podkłada dynamit pod wspólnotę krajów socjalistycznych, naszym narodowym obowiązkiem jest temu przeszkodzić. Jest taki zapis posiedzenia Biura Politycznego KCPZPR z 5 lipca, gdzie Gomułka mówi do towarzyszy, że radzieccy przyjaciele niepotrzebnie się wahają i robią to w rękawiczkach. Gdyby to zależało ode mnie, to ja bym już interweniował zbrojnie. Jakim wyprawem o wolności głosicie, bracia, w rudym prawie? Wszak to od waszej nie ostatni zwariował pisarz Ota Paweł. Przebacz mi smutna Bratysławo, Hradcu Kralowy z lata pracho, za śmierć jaskółki tamtej wiosny i polskie tanki nad Wełtawą. Ja uważam, że akcja była bardzo dobrze, było zaskoczenie. Oni nie wiedzieli, o co chodzi. I uważam, że pod względem wojskowym bardzo dobrze była przygotowana. Praskiej wiosny przede wszystkim bał się Władysław Gomułka. Bał się jej z kilku powodów. Po pierwsze, że ta zaraza z Czechosłowacji przez granicę przeniesie się do Polski. No nieprzypadkowo w marcu, w czasie wieców, demonstracji, studenci skantowali: Polska czeka na swego Dubczeka. Na początku 1968 roku zaczęły się w Czechosłowacji prawdziwe demokratyczne zmiany, tak zwana praska wiosna. Zlikwidowano największe narzędzie kontroli umysłów – cenzurę. Pozwolono na tworzenie niekomunistycznych partii i otwarto granice. Gomułka, twardogłowy komunista, musiał obawiać się, że wolności, jakiej zasmakowali Czechosłowacy, zechcą zasmakować też Polacy. Tak jak Serafin i Rufin, młodzi, gniewni bitnicy, którzy pojechali latem 1968 roku odwiedzić do Pragi przyjaciela. Byliśmy w tej całej właśnie atmosferze tej autentycznej jakby demokracji, która tam nastąpiła w tej Czechosłowacji. Rzeczywiście klimat był uderzający. Na ulicach dyskusje między ludźmi swobodne.
Tam, gdzie z bitnikami staliśmy na tym placu Wacława, w tym koniuszku, nawet milicjant, broń Panie Boże, nie podszedł i nie przyczepiał się. Nikt nie zwracał uwagi na to, tak jak w Polsce, gdzie była awantura między milicją albo tymi tak zwanymi gitami. Ja sobie przypominam, że... Przypominam sobie słowa mojego przyjaciela, aktora. To jest tak ładne lato. To nie może się dobrze skończyć. To nie może dobrze skończyć. I przychodzi pamiętny dzień.